Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. No witajcie kochani ludkowie. Przyszedł już ten czas, że musimy się fezrychtować do świąt Wielkiej Nocy. Wiadomo, że te święta są jajeczne i szynkowe, stąd też dzisiaj postanowił, że wam przybliżyć te produkty. Mam tu polędwiczka, mam szynka, bo zrobimy gotowano i zrobimy też pyszno pieczeń rzymsko, czyli coś, co na wielkanocnym stole pojawić się musi, a do tego będzie swojski chrzan i jeszcze też maszket, ale o maszkecie będzie troszkę nieskorzy. Na początek, słuchajcie, musimy zrobić wywar do szynki gotowanej i mam tu tak, por, ciepiemy do górka. Pamiętajcie, żeby woda była zimna, że te warzywa muszą puścić wszystko, co najlepsze. Jak docie do gorki wody, to one już niestety nic nie puszczą. No będą sparzone. Jedna pietruszka, jedna marekwia, połówka, przeciachna to na pół, selera i dosłownie ząbek czosnku. Do tego ciepiemy ze dwa listki bobkowe. Nie dowóz więcej, bo to będzie potem przegnane. Niektórzy nie lubią tego aromatu, bez tuż nie dowają wcale. I cztery dosłownie kulki ziela angielskiego. To teraz się musi zaważyć i dopiero potem będziemy w tym ważyć nasza szynka. Szynka mam tutaj, jest to tak zwana kulka. I teraz są dwa sposoby. Albo kupujecie sobie taką specjalną siatkę, że ta szynka ciepiecie do tej siatki, ona jest taka fajna, ścisnę to. Albo bierzecie dratwa czy tam biały sznurek i po prostu osznurujemy ta szynka tak jak leci, tak jakbyście robili rolady. Troszkę ją musimy ścić, wtedy ona się będzie inaczej też zachowywała po uważeniu. Będzie taka bardziej przypominała szynka, lepsze się będzie kroło. O, ta końcówka tu podwinęmy. Ściskamy, ściskamy i długo się ta szynka waży. Słuchajcie, szynka gotowano, jak sama nazwa godo, jest gotowano w wywarze. Tela wiela woży szynka, tak długo się ją waży. Czyli jeżeli ta szynka, dajmy na to, woży 1,5 kg, to długo musi być? 1,5 godziny. Jak szynka woży 2 kg, ważymy ją 2 godziny. Ta zasada zawsze się sprawdza. Tak mam przyrychtowano szynka. Ona na razie czeka, aż to się zaważy. Dom sobie nazwę tutaj. Zaraz ją posola i lekko śmigna czoskiem. To jest mój wymysł. Nie każdy lubi. Jak chcecie tako delikatno, to wtedy bez czosku. Wiele soli. No tak po prawdzie to by trzeba było 2% dać, czyli jak szynka waży 1,5 kg, to jest 30 gramów soli. Czyli to mamy łyżka i trochę powcierą i szynka nie będzie ani przesolono, ani zapłono. No to co, jademy z tym koksem. Mam tu czosnek ze 4 ząbki. Tak, musimy ten czosnek spłuczyć. Tak. I do tego tu mamy sól drobno. Tak o porządno łycha. I to teraz trzeba będzie wetrzeć ta szynka i zostawić na jakieś 15 minut. Możecie sobie prędzy ta szynka ponacierać. Czym dłuższy poleży, tym lepszy. Ale tak jak odom, jest to szynka gotowana. Stąd najważniejsze, żeby wywar był dobry, smaczny, aromatyczny. I do wywaru już soli nie dowomy, bo wtedy moglibyśmy przewalić i szynka byłaby za słono, a my chcemy, żeby była dobro. Kiedyś ta szynka gotowano bardzo często pojawiała się na stołach wielkanocnych. Dzisiaj w głównej mierze jemy szynki wędzone, ale tak po prawdzie, jak ktoś ma problemy na przykład żołądkowo-jelitowe, to wędzone nie za bardzo, a ta szynka wtedy jest bardziej delikatna. Lepsze do strowienia. Podziwajcie się, jak się czosnek fajnie rozeczył. No i teraz kibieremy to i wcieramy w
wklepujemy ptaszynka. Pod wpływem soli i czosnku, szynka oczywiście, jakby my zostawili, to ona by bardzo prędko zmieniła kolor na taki ciemniejszy. To zresztą będziecie widzieć, dosłownie po 10-15 minutach już mięso będzie miało inny kolor. No i też zasada numer jeden, jak robicie szynka gotowano, to broń Boże, żeby wyciągać z lodówki mięso i go szokować poprzez wciepanie do gorkiej wody. To mięso musi być w temperaturze pokojowej i wtedy będzie odpowiednio pracowało. Słuchajcie, my teraz będziemy rychtować pieczeń rzymską. Kiero jest bardzo dobro, jest delikatno. No i ważniejsza sprawa, żeby dać pomleć mięso z łopatki dwa razy, żeby było idealne, delikatne, żeby nie było takich dyrdów jak joto dyski godom. Do tego potrzebujemy oprócz mięsa, a dokładnie 70 deko, jedna cebulka średnio, kiero zaraz zeszklemy na złoty kolor. Cebula dodowo oczywiście fantastycznego smaku, ja sobie nie wyobrażam kuchnię bez cebuli i ci co w kuchni po prostu są, nie ino po to, żeby zjeść, ale tam bardzo często coś przygotowują, to wiedzą o tym, że cebula jest wyjątkowym warzywem i kuchnia bez cebuli po prostu się nie udowo. Cebula mamy do patelnie i na złoty kolor trzeba to zeszklić. Mięso, słuchajcie, przeciepujemy do miski. Ważna sprawa, żeby mięso miało temperaturę też pokojową. I teraz tak. Sól, to tak wiadomo na oko, ale na tela to już pół łyżeczki by trzeba było dać. Mam też 4 uważone jajka. Korzeni. Nie żałujemy. To musi być wyraziste. Majeranek. Taką łyżeczkę trzeba już dać. Do tego, kochani, porządną łyżkę chrzanu. Przeferlą se cebulka. Ze 3-4 ząbki czosnku. Całe jajko. Czosnek zaraz przesieką. Myślę, że 3 styknie. No i praktycznie to jest wszystko, co potrzebujemy, żeby zrobić nasza pieczeń. Foremka mam już wysmarowano, tu podziwajcie się. Wysypano bułką tartą. Ta foremka też nie może być za wielko, ona musi być na tyle długo, żeby te jajka spokojnie 4 ułożone się tam zmieściły. Jeszcze chwilka. Siekamy nasz czosnek. No i słuchajcie, jeżeli ktoś lubi, to może też dać troszkę świeżego tymianku. I chodzi się do ususzony majeranek. I na pewno nic się temu nie stanie. Jak ktoś ma na podorędziu tymianek, to spokojnie może go dociepnąć. Wtedy nasza pieczeń rzymska nabiera takiego ciekawego smaku. Jest i cebulka. Tak. No i teraz, kochani, trzeba to najzwyczajniej w świecie wyrobić. I to się nadawa na początek, ale jak chcecie dobrze wyrobić masę, to najlepszą wyrabiaczką jest ręka. Wtedy czujemy, że masa jest wyrobiona, że nie ma tam nieprzerobionych treści. Zawoniało mi tym chrzanem. I teraz jak zrobić, jak sprawdzić, czy mamy masa dość słono? Patent jest bardzo prosty. Jest to wieprzowino, bez toż nie możemy jeść surowego mięsa. Bierzemy palca. Robimy coś takiego. Podle mnie jest bardzo dobrze. I mogę już teraz 1/3 wyłożyć do formy, porozciskać to tak po całej powierzchni. Tak. No i teraz jademy z jajcami. Jajca uważone na twardo, jedne kole drugiego. Wlezą? Wlezą, jasne, że wlezą.
lekko wciskamy i reszta mięsa. Czyli dokładnie przykrywamy całe nasze jajka. Muszę go chyba bardziej wciść, żeby mi nie wystawało. Równamy całą masę. Ja już wykuję ślina, bo bardzo lubię pieczeń rzymską, nie wiem jak wy. I tak powiem szczerze, nie zawsze mi się chce ją robić, ale święta to jest taki dobry czas, żeby się zmobilizować. I teraz tak. Dobry zymft, łagodny albo łoszczejszy, jaki lubicie. Porządno łycha na wierzch. Szmarujemy po całej powierzchni. I tak, kochani, przyrychtowano pieczeń. Wędruje teraz do piekaroka. 180 stopni, 50 minut. Tela potrzebuje czasu, żeby się dobrze wypiec. Niech się piecze. A jo, w tym czasie mogę już ciepać nasza szynka. I jak się podziwocie, to ona rychtyk zmieniła troszkę kolor pod wpływem soli. Ciepiemy ją do tej gemizy, kiedy się tu cudownie waży na wywar. Muszę się podziwać na zegar, półtorej godziny szyneczka pomalutku pyko. Nie śmi fespetlować, ona musi tak ino pykać, tak jakbyście ważyli rosół niedzielny. Rączka gotuje, rączka gotuje, lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, rączka gotuje, tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Jak to święta mięsne, to też musi być coś takiego ekstra. Ekstra mięsem wieprzowym jest polędwiczka wieprzowa. Zrobimy ją zamiast wędliny na różowo, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby tej polędwiczki nie solić, niż ją będziemy smażyć, a będziemy ją smażyć na brunoconym maśle. A wszystko z tego, że brunocone masło dowo taki posmak orzechowy. Francuzi to niby wymyślili, moja uma już to dawno wiedziała, bo jak robiła kołusz, to zawsze brunociła i godała, że posypka wtedy lepszy, dużo lepszy wonią. Więc polędwiczka będzie na różowo, ważne, żeby ją prędko obsmażyć, także to będzie taka nasza wędlinka świąteczna, domowej roboty, takie są najlepsze. Także kochani, samo zdrowie, a to jest najważniejsze, tego w aptece nie kupicie. Brunocymy masło, ci co nie wiedzą co to jest brunocenie, no trzeba masło sklarować, a potem poczekać aż się wytrącą te drobinki, to znaczy białko ścięte, lekko się zbrązowi i do fantastyczny taki orzechowy posmak. O właśnie, trzeba to ferlać, bo się może przychycić. I teraz już zmniejszą ogień, moc i cały czas ferlamy, żeby ta piana, o właśnie, miała szansę się wytrącić, ale to co tam na dnie się chyto, trzeba odbijać od dna, bo się lubi bardzo prędko polić. I tak dosłownie po 2 minutach mamy masło zbrunocone i zaraz jak brunoca to masło, to mi się przypomina mój ulubiony maszket, czyli grysek. Zbrunoconym masłem, sokiem z wiśni albo malin i cynamonem. Mamy to. Teraz już to muszę wychłodzić. O, podziwiajcie się. Cudownie wonio. Na dnie tworzą się takie drobinki. I te drobinki to jest cały aromat brunoconego masła. Tak, mamy to. I teraz na tym masełku będę obsmażać nasze polędwiczki. Polędwiczki wieprzowe. Ja to ciachnę na pół. Polędwiczka zawsze ma tak zwaną głowa, czyli jest to taka część, taka troszkę wykrzywiona ekneto. To musicie odciąć, bo to lubi być twarde, a z tego se na przykład zrobić czy dobry gulasz, czy uważyć i też smakuje dobrze. Obsmażymy. Mocne obsmażenie. Naprawdę tu dobrze wonię. Szkoda, że nie umiałam tego posłać.
Mięso jest bardzo mocno obsmażone, złociste, idealne, takie ma być. I teraz, kochani, każde mięso po obsmażeniu musi odpocząć. Polędwiczka przynajmniej od 6 do 8 minut. I co ja teraz robię? Wysypuję płatki chili na blaszka. Do tego grubo morsko sól. Do tego czarnuszka. Dość obficie. Korzenie młotkowane. Robimy taki miszu-miszu kolorowy. I podwiela to jest jeszcze, że tak powiem, mokre z tłuszczu. Musimy zrobić taki patent, że opanierujemy całe to mięso w tej kolorowej posypce. O, właśnie tak. Podziwajcie się, jak to wygląda. Tu jest i sól, i ta czarnuszka, i wszystko, co jest potrzebne. I teraz to mięso, jakby się ktoś bał, to może sobie dać jeszcze do piekarnika na właśnie te 6-8 minut, na temperatura jakieś 150 stopni, żeby mu to doszło. Powiem szczerze, ja lubię taką polędwiczkę bardzo, bardzo na różowo. Stąd też nie będę tego dawał do piekarnika, ale godą wam, jakby ktoś się bardzo bał, że to będzie surowe, to jest alternatywa. Wklepujemy te zioła i ta ostrość. Jak ktoś nie lubi bardzo ostrych, to na przykład nie dowo płatków chili, bo one są wyjątkowo pikantne, dowo młotkowany pieprz i też będzie dobrze. Myślę, że fajnie to wygląda, a jak pokryjecie takie kąszczki i docie na świąteczny stół, do tego pyszny chrzanik, kiedy zaraz zrobię, to mucha nie siada. Dobry chrzan nie ma zły, zresztą chrzan jest symbolem krzepy i zdrowia. I powiem szczerze, czemu warto zrobić domowej roboty chrzan? Człowiek se zatoki przeczyści, a i trochę popłacze, a przy okazji ten chrzan, jak człowiek trze, to też tak trochę cierpi, tak jak ten nasz Pan Jezus, kiedy oddał za nas życie, bez cóż dobrze jest zrobić chrzan domowej roboty. Wszystko ku zdrowotności. Trzymy, by raczej tak długo, aż mi płaczki wylezą. Dodałem, że dobry gospodarz, jak mu chałupa. Po czym go poznać? Przy chałupie musi mieć posadzony chrzan. Pamiętajcie. No, idzie do nozdrzy. Wdychamy. Do Wielkanocy będę mieć zatoki idealnie oczyszczone. Nie płacz, kiedy odjadę. Trzymy. Jest moc. Mamy to. I teraz, kochani, do tego chrzanu poczytego procnie troszkę octu spirytusowego, tak do smaku. Ciężko jest wybadać, jest to już wedle waszego uznania. Cukru na razie łyżka, ale jest ostry. Soli. Teraz dopiero jak polał tym octem i dobrze cukru to puściło wszystko, co mogło. Soli. Mam tu żółtka. Te żółtka tak popucza. Uważone. 4 łyżki śmietanki kwaśnej. Raz, dwa, trzy, cztery. Troszkę korzenio. Nie za dużo. I musimy to teraz wszystko do kupy połączyć. Są dwa sposoby. Albo do wocie żółtka surowe, albo do wocie żółtka uważone. Z tymi uważonymi to jest takie bardziej treściwe. Ale ostre. Ale święta są roz w roku, trzeba się poświęcić. Ja bym to musiał w goglach robić. Chrzan gotowy. Na pewno sztabnujecie, po co mi te żółtka.
Po to, kochani, że szan ma lepszy kolor, jest taki troszkę tęgszy, nie jest taki wodnisty. Zresztą Wielkanoc to oczywiście jajka, szan i szynki. Godam to już dzisiaj trzeci raz. Wszystko praktycznie mamy skończone, teraz to musi wytęknąć, ale ja jeszcze machnę pyszny maszkiet, bo w święta trzeba maszkiecić. I będzie to dość wartki, bo będzie to szpajza kawowo. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Dobro, szpajza nie ma zło. Standardowo szpajza jest oczywiście czekoladową albo cytrynową. Ja dzisiaj łomię kanony i zrobię kawowo. Mam tu bardzo mocno esencja kawy, 4 łyżeczek kawy. Zaparzone w małej ilości wody i teraz jak to jest wychłodzone, to zalewamy tym żelatyna, dosłownie 5 łyżeczek, muszę to rozfyrlać, żelatyna się mi połączy, tak, i są dwa sposoby, albo to zostawiamy na chwilę, żeby to stężało, powiem szczerze, nie widzę takiej większej potrzeby, teraz to muszę, kochani, w kąpieli wodnej dokładnie rozpuścić, żeby ta żelatyna idealnie połączyła się z naparem kawowym. Musi się tak rozpuścić, żeby nie było widać drobinek właśnie żelatyny, żeby to było idealnie płynne. Żelatyna idealnie się rozpuściła. Teraz musi wychłodnąć, bo jak jest za gorko, to potem szpajza podędzie. A już pomalutku mogę ubijać białtka. Szczypta soli, wtedy lepszy się biją. Staro babcino zasada. I ubijemy. Ubite białka utrwalone cukrem. 5 łyżek. Teraz żółtka. 5. Żeby nasza szpajza miała takie drobinki, to taka płaska łyżeczka prawdziwej kawy. No i teraz wielki test, czas badać temperatura tej kawy z żelatyną. Jest letno, nie może być za gorko, nie może być za zimno, ona musi być tak genau. I teraz wolnym strumieniem będę wlewać do naszej szpajzy. Tak przyrychtowano szpajza, słuchajcie, teraz wartko trzeba przeloć do miski, w której finalnie będziemy ją podawać. I pod wpływem, że tak powiem, czasu i tego, jak będzie tęgła w lodówce, ona oczywiście nabierze koloru takiego właśnie kawowego, a tym bardziej smaku, bo szpajza musi być zimno. I tak o też będzie. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Słuchajcie, już mam wszystko narychtowane, gotowe. Pieczeń rzymsko idealno wyszła mi, różowiutko polędwiczka, perfekcyjnie różowo. No i szyneczka ważono do tego chrzan, nad którym żech żarliwie płakał. No a szpajza tutaj stoi, on jeszcze szlagzana, wartko ubił, zrobił żech takie rozetki, kawą wydekorował. I myślę, że jak tak przyrychtujecie do świąt, to gańby nie będzie wcale, a wcale, no to co, może spróbuję coś, nie? A wezmę sobie tej cudownej polędwiczki. Słuchajcie, ta posypka jest rewelacyjna. Soczysto. Idealno, chrzanik. No i pieczeń. To jest to. Wyszło mi to. Zróbcie się takie pyszności. A będziecie se chwalić. Trzymajcie się persko. Pecha. Rączka gotuje.